Ponad 300 osób zgłosiło się do udziału w dębowych biegach przełajowych. Dzieci z całego powiatu opolskiego rywalizowały o puchar wójta gminy Dąbrowa. 13 gmin jest w naszym powiecie. Ponad 300 dzieci zgłosiło się do dzisiejszych zawodów. Grubo ponad 300. Wiadomo, że ze względu na pogodę często jest tak, że rodzice nie puszczą wszystkich, ale na blisko 300 osób dzisiaj mamy. W 6 kategoriach są 3 trasy. Pierwsza trasa ma długość 800, to jest dla najmłodszych dzieci. Druga 1000 to dla tych średnich i 1500 dla najstarszych, dla młodzieży. Każdy z uczestników miał swój sposób na pokonanie rywali i zdobycie pierwszego miejsca. Najpierw trzeba spokojnie, później szybciej, aż na końcu przyłożyć i uderzyć w tą słabą stronę przeciwnika. Biegałem od miesiąca. No, takie sprinty, jakieś dłuższe dystanse. Co trzeba zrobić, żeby się rozgrzać jakoś? Jaki macie sposób? Pobiegamy sobie chwilę w miejscu i zrobimy różne ćwiczenia. Pajacyki jakieś? Tak. No, pajacyki, rozciąganie. Ruch to zdrowie, a wydarzenia takie jak te motywują do większej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Grając tą piłkę nożną, ręczną siatkówkę, trzeba mieć jakieś umiejętności, prawda, operowania tą piłką. Bieg jest naturalną rzeczą. Człowiek chodzi, biega, macha rękami. To jest najlepsza forma. W ogóle biegi są potrzebne do uprawiania wszystkich innych dyscyplin. Czy widział pan jakąś dyscyplinę sportu, której nie trzeba by było biegać? Mało takich jest, prawda? Park w Dąbrowie jest doskonałym miejscem do organizowania wydarzeń sportowych i biegowych, takich jak ten. Ten przyzamkowy teren idealnie służy takiej formie uprawiania sportu, a jak wiemy, ten sport jest bardzo ważny dla młodych ludzi, nie tylko pod kątem postawy fizycznej, nie tylko pod kątem oddechu, ale właśnie ćwiczenia swoich myśli, umysłu, współpracy i komunikacji z rówieśnikami. Biegi dały dzieciom wiele radości, bo rywalizując ze sobą, mogli dać z siebie wszystko.